Witam panie radny, witam pana burmistrza wraz z pracownikami. Witam wszystkich, którzy chcieli dzisiaj nas tutaj odwiedzić. Witam wszystkich oczywiście, którzy za pośrednictwem internetu uczestniczą w naszych obradach. Drodzy państwo, punkt pierwszy, tradycyjnie wybór sekretarza obrad. Nim zaczniemy realizować sesję, widzę, pan burmistrz podobnie jak chyba 2000 mieszkańców po prostu prezentował nas w Radzie Miejskiej, tak? Które mamy przed sobą. Dzień dobry państwu. Tak, to przy okazji, jak właśnie, jeśli będzie okazja, miałem przewodniczący na ten temat powiem, ale to zachęcam. Tak, można teraz, tak? Dziękuję bardzo. Przepraszam, bo się zagadałem tutaj z panem burmistrzem Blochem, który tutaj w kalendarz podpisywał. Dobrze, drodzy państwo, z okazji tego, że najbliższe wybory odbywają się dni Polkowic, bardzo serdecznie, oczywiście w imieniu organizatorów oraz własnym zapraszam państwa za pośrednictwem mediów, jeżeli już nadają, to zapraszam również. Takiego lokalnego patriotyzmu w nas wszystkich. Będziemy właśnie wręczami już od kilku dni mieszkańcom naszej gminy, chętnym, którzy chcą wybierać naszej gminy właśnie te flagi, które również państwu sprezentowałem. Proszę je oczywiście powiesić na drzewcu, bo to najlepiej. Drzewce są, wiem, że w sklepach ogrodniczych można takie drzewce kupić. I to będzie wtedy bardzo pięknie wyglądać. Także bardzo proszę, zachęcam państwa do skorzystania. Jeśli państwo też macie znajomych, mieszkańców naszej gminy, którzy chcieliby taką flagę otrzymać, to taką flagę można właśnie otrzymać w urzędzie, w Rynek 2, tam siedziba Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Zewnętrznych, tam taka flaga jest do pobrania. Ale dzisiaj tutaj wziąłem ze sobą też jeszcze trochę tych flag i można te flagi odbierać tutaj dzisiaj. Do tego też zachęcam, przepraszam, że tyłem siedzę, państwa tutaj siedzących na widowni. Tyle z mojej strony. Dziękuję panie przewodniczący. Dziękuję panie burmistrzu. Przechodzimy do realizacji porządku. Obrad piątej sesji Rady Miejskiej. Na sekretarza obrad tradycyjnie zgodnie z naszym kalendarzem zaproponuję Kazimierza Kuczyło. Czy pan radny Kazimierz Kuczyło wyraża zgodę? Tak, wyraża zgodę. Dziękuję. To jest pani tam radny zaproszony, pan radny Kazimierz Kuczyło, to jest sekretarz obrad, proszę wrócić na ręki. Dziękuję. Obrad punkt drugi, tradycyjnie przyjęcie protokołu z dwóch ostatnich posiedzeń Rady Miejskiej w Polkowicach. Protokoły były wyłożone. Uwag nie dostrzegłem. Czy może jeszcze ktoś chciałby coś na ten temat powiedzieć? Jeśli nie, zapytam pani, pan radny, kto jest za przyjęciem protokołu z dwóch ostatnich posiedzeń Rady Miejskiej w Polkowicach? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto przeciwko? Dziękuję. Kto się wstrzymał od głosu? Dziękuję. Również jednomyślnie przyjęliśmy protokół z ostatniej sesji. Przepraszam, że wyręczyłem, już oddaję głos w sensie liczenia naszych wyników głosowania. I teraz przechodzimy do całego bloku uchwał od trzeciego do punktu od trzeciego do ósmego, który się kończy podjęciem uchwały w sprawie absolutorium w celu wykonania budżetu. Punkt pierwszy z tego bloku brzmi podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania z działalności burmistrza Polkowic w 2014 roku. W zasadzie jeden paragraf przyjmuje się sprawozdanie z działalności burmistrza w 2014 roku, stanowiące załącznik do uchwały. Czyli ktoś z państwa chciałby w tym punkcie zabrać głos? Jeśli nie, zapytam, kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwko uchwale? Dziękuję. Kto się wstrzymał od głosu? Dziękuję. Uchwała przyjęta większością głosów, przyjęta wstrzymującą. Dziękuję panu sekretarzowi. Przechodzimy do punktu czwartego.
Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok. I tu też przeczyta tylko jedyny paragraf Rada Miejska po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Pogódce za 2014 rok. Zapytam Panie Panu Radnych, kto jest za przyjęciem uchwały. Proszę o podniesienie. Dziękuję. Kto jest przeciwko uchwale? Dziękuję. Kto się wstrzymał od głosu? Dziękuję. Uchwałę przyjęto w większości głosów, 7 wstrzymujących. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do punktu 5, który brzmi podjęcie zapoznanie z uchwałą składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 2015 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez burmistrza Polkowic sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Polkowice za 2014 rok. Państwo tą uchwałę numer 2 przez 138 przez 2015 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 30 kwietnia 2015 macie przed sobą. Ja odczytam to, co jest najważniejsze. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w osobach Wiesława Graj, przewodnicząca, Tomasz Miśkiewicz, członek, Maciej Gardas, członek, wydaje opinię pozytywną po przedłożeniu przez burmistrza Polkowic sprawozdania z wykonania budżetu gminy Polkowice za 2014 rok wraz z uzasadnieniem. Po zapoznaniu się z tą uchwałą przechodzimy do punktu 6, który brzmi zapoznanie z uchwałą nr 1 przez 15 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium burmistrzowi Polkowic za 2014 rok. I tu poproszę przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Prośba może na siedząco, bo wtedy łatwiej z mikrofonu się korzystać. Komisja na posiedzeniu 20 maja, Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Polkowicach w sprawie wniosku udzielenia absolutorium burmistrza Polkowice 2014 wydała uchwałę pozytywnie, zaopiniowała wykonanie budżetu. Komisja pracowała na podstawie takich dokumentów jak sprawozdanie finansowe za rok 2014, sprawozdanie z wykonania budżetu wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu, informacja o stanie mienia gminy na dzień 31 grudnia 2014 roku, wydając opinię pozytywną. Dziękuję Pani Przewodnicząca i możemy przejść do punktu 7. To jest zapoznanie z uchwałą nr 2/161/2019 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 29 maja 2015 roku w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi Polkowic za 2014 rok. I również po co najważniejsze Państwu odczytam skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, wydaje opinię pozytywną o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi Polkowic za 2014 rok wraz z uzasadnieniem, które Państwo macie w materiałach. Możemy przejść do punktu 8, który brzmi podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok. Zapytam Panie i Panu Radnych, kto jest za podjęciem uchwały, która brzmi w paragrafie pierwszym po zapoznaniu się z dokumentami, które wcześniej zostały zaprezentowane. Udziela się burmistrzowi Polkowi, panu Wiesławowi Grajowi za rok 2014 rok. W taki sposób głosujemy. Kto z Pani, Panów Radnych jest za uchwałą? Proszę o podniesienie. Dziękuję. Kto jest przeciwko uchwale? Dziękuję. Kto się wstrzymał od głosu? Dziękuję. Uchwała przyjęta w większości głosów, 7 wstrzymujących. Dziękuję bardzo. Gratuluję panu burmistrzowi. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję.
imieniu nie tylko własnym, ale wszystkich moich współpracowników, wszystkich osób, które nie tylko w urzędzie, ale i w jednostkach przynależnych do naszej gminy pracowały na ten wynik. Również serdecznie dziękuję Państwu radnym, którzy mają ogromne znaczenie i ogromną swoją wagę przy realizacji budżetu. To był naprawdę bardzo dobry budżet. Dokumenty, które mają Państwo przed sobą, pokazują, że dosyć wysoki budżet, a jednocześnie w bardzo dobrej kondycji znalazła się również gmina na zakończenie tego budżetu. Między innymi dzięki różnym oczywiście działaniom w czasie roku udało się wyjść z zadłużenia, jakie ciążyło na gminie. Także bardzo serdecznie dziękuję jeszcze raz wszystkim Państwu. Bardzo jeszcze raz dziękuję moim najbliższym współpracownikom oraz pracownikom urzędu i wszystkim pracownikom jednostek gminnych. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie burmistrzu jeszcze raz. I przechodzimy do bloku uchwał dotyczących planów pracy jednostek pomocniczych. Zapytam, czy macie Państwo może pytania o przydatne te punkty. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia planów zadań jednostek pomocniczych i punkt 9 podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia kolejnych planów zadań jednostek pomocniczych. Czy ktoś chciałby w tych sprawach, w ramach tych, tego bloku zabrać głos? Jeśli nie, zapytam, kto z Pani Panów Radnych jest za podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia planów zadań jednostek pomocniczych? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwko? Dziękuję. Kto się wstrzymał od głosu? Dziękuję. Uchwała przyjęta jednogłośnie. Dziękuję. Punkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia kolejnych planów zadań jednostek pomocy. Czyli zapytam Pani Panów Radnych, kto jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwko uchwale? Dziękuję. Kto się wstrzymał od głosu? Dziękuję. Uchwała przyjęta jednogłośnie. Również tę uchwałę przyjęliśmy jednogłośnie. Punkt 11 brzmi: podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia gminy Bokowice do prawa gospodarki odpadów i recyklingu. Zapytam Pani Panowie, czy ktoś chciałby zabrać głos w tej sprawie. Zasadnie same zaproponowałem, ale chciałbym Pan w zasadzie powiedzieć. Jeśli nie ma, zapytam Pani Panowie, kto jest za podjęcie uchwały. Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwko? Dziękuję. Kto się wstrzymał od głosu? Dziękuję. Uchwała przyjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 12 i tu mamy znowu blok uchwał, który obejmuje punkty 12 do 15 dotyczące planowania przestrzennego i sprawy energetyczne. Zapytam Panie Panu Radnych, czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie tego planu? Z tego co zrozumiałem, sieć bardzo wysokiego napięcia ma zasilać między innymi jeszcze Orkowice. Jeśli nie ma pytań, pozwolę sobie przejść do głosowań. Punkt 12 brzmi: podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rozbudowy głównej sieci elektroenergetycznej w Polkowicach zasięgu terenu górniczego Rudna w gminie Polkowice nie narusza ustaleń studium warunkowań kierunku zagospodarowania przestrzennego gminy Polkowice. Kto z Pani Panów Radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę podnieść ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwko? Dziękuję. Wstrzymał głosu? Dziękuję. Uchwała przyjęta jednogłośnie. Dziękuję. Punkt 13 brzmi: podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rozbudowy głównej stacji elektroenergetycznej w Polkowicach w zasięgu terenu górniczego Rudna w gminie Polkowice. Zapyta Pani Panu Zadnie, kto jest za podjęcie uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwko uchwale? Dziękuję. Kto wstrzymał te głosy? Dziękuję. Uchwała przyjęta jednogłośnie. Punkt 14 brzmi: podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Polkowice dla zmiany trasy planowanej linii bazy 400 kV relacji
Czarna Polkowice w rejonie planowanej drogi S3 w gminie Polkowice. Zapytam Panie i Panie Radnych, kto jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. To jest przeciwko uchwale. Dziękuję. Kto się wstrzymał od głosu? Dziękuję. Uchwała przyjęta jednogłośnie. Również tę uchwałę przyjęcie jednogłośnie. I ostatni punkt z tego bloku. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zmiany trasy planowanej linii 400 kV w relacji Czarna Polkowice w rejonie planowanej drogi S3 w gminie Polkowice. Zapytam Panie Panie, kto jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie. Dziękuję. Kto jest przeciwko uchwale? Dziękuję. Kto się wstrzymał głosu? Dziękuję. Uchwała przyjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do punktu 16. To jest podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi. Pozwólcie Państwo, że przeczytam Państwu treść projektu uchwały, za jakim będziemy głosować. Paragraf pierwszy. Uznaje się skargę Pana Dariusza Ścieżki na działalność dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Polkowice za bezzasadną. Paragraf drugi. Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia skargi stanowi załącznik do uchwały. Paragraf trzeci. Zobowiązuje się przewodniczącego rady do zawiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia skargi. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zapytam Panie i Panów Radnych, kto jest za podjęciem takiej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwko uchwale? Dziękuję. Kto się wstrzymał od głosu? Dziękuję. Uchwałem przyjęłem większością, przepraszam, jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Punkt 17 brzmi: podjęcie uchwały w sprawie zawierania porozumień pomiędzy gminą Polkowice a innymi jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie prowadzenia międzyszkolnych grup lub punktów katechetycznych nauczania religii innych niż Kościoła rzymskokatolickiego. Ja w zasadzie tylko chciałbym się doczytać, ale się nie udało, jakie to koszty roczne gmina z tego tytułu by ponosiła. Nie wiem, czy Państwo mi pozwolą to oszacować. Bo może będziemy płacić za dzieci, które rozumiem w Lubinie by się uczyły. To rozumiem, tylko nic nie ma o kosztach tam związanych, poza tym, że będą. Jest? A jak to jest kwota, proszę powiedzieć? To jest 603,95 groszy miesięcznie. To dotyczy tylko wynagrodzenia nauczyciela nauczania tego. Razy 12? Tak. Okej. Okay, dobrze. Dobrze, no to bo ja to 603 widziałem, tylko nie wiedziałem, że to jest jedyny koszt, który będzie nas obciążał. Czy to tylko, to nie ma, czy jedno dziecko, czy większa grupa dzieci, rozumiem, że to jest tylko ten koszt, który będziemy widzieć później w budżecie. Okej, to w takim razie się to wyjaśniło. Zapytam Panie i Panów Radnych, kto jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Jest przeciwko uchwale. Dziękuję. Kto się wstrzymał od głosu? Dziękuję. Uchwała przyjęta jednogłośnie. Punkt 18 brzmi: podjęcie uchwały w sprawie dotacji celowej ze środków budżetu gminy Polkowice na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Polkowice na rok 2015. W budżecie pamiętam, że kwotę 40 tysięcy złotych zarezerwowaliśmy i jest na regulaminie, w jaki sposób można dysponować tym środkiem, tak? Czy są może jeszcze inne jakieś pytania do tej uchwały? Jeśli nie, zapytam Panie i Panów Radnych, kto jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwko uchwale? Dziękuję. Kto się wstrzymał od głosu? Dziękuję. Uchwała przyjęta jednogłośnie. Jeśli chodzi o punkt 19, który wprowadziłem do porządku obrad, na który brzmi: podjęcie uchwały w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów zawieranych powyżej 4,5% alkoholu z wyjątkiem piwa. Z wyjątkiem piwa, bo piwo nie wymaga żadnych zgód, a więc będzie dotyczył tego alkoholu, przeznaczony do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usługowania miejsc sprzedaży podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Polkowice. Proponuję Państwu zdjęcie tego punktu z porządku obrad z jednego powodu. Jak sprawdzałem, dlaczego ta uchwała, mimo że ją przyjęliśmy w 2014 roku, więc jest świeża, jest zmieniana, to jedyne, co się zobaczyłem, to jakby chęć sprzedaży alkoholu przez nasz punkt publiczny, który zarządza Pan Dyrektor Bierda i jego instytucja, chciałby mieć alkohol wysokoprocentowy. Myślę, że to jest za mały powód, żeby zmieniać uchwałę, która jest jakby uchwalona w 2014 roku. Dlatego jeśli nie będzie innych wniosków, to ten wniosek przegłosuję.
za mały powód, żeby zmieniać uchwałę. Odległości od kościoła, od ratusza i tak dalej. No pyta pan radny, kto jest za zdjęcie tego punktu w porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwko? Dziękuję. Kto się wstrzymał głosu? Dziękuję. Uchwała przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 20. Podjęcie uchwały w sprawie zadania powiatu gorkowickiego, wykonanie dokumentacji projektowej w sprawie przyjęcia zadania powiatu gorkowickiego, tutaj wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej ulica Wojska Polskiego Podwórca na odcinku odległości około 1180 metrów bieżących pomiędzy skrzyżowaniami ulicą Legnicką oraz ulicą Dąbrowskiego. Zapytam Panie Panu Radny, kto jest za podjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwko uchwale? Dziękuję. Dziękuję. Uchwała przyjęta jednogłośnie. Punkt 21 brzmi podjęcie uchwały w sprawie jednolitego tekstu uchwały w sprawie założenia gimnazjum w Polkowicach oraz ustalenia granic jego obwodu. Ja zrozumiałem, że sformalnie dotyczące gimnazjum nr 2, które już funkcjonuje ponad 10 lat, ale jeśli są jeszcze jakieś zapytania, to proszę. Jeśli nie, to zapytam Pani i Pan Radny, kto jest za podjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwko uchwale? Dziękuję. Kto się wstrzymał głosu? Również dziękuję. Uchwała przyjęta jednogłośnie. Punkt 22 brzmi podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez gminę Polkowice dla innych jednostek samorządu terytorialnego i tam jest samorząd województwa i samorząd naszego powiatu wpisany do tej uchwały. Są może pytania jeszcze? Jeśli nie, to teraz Pani bardzo kto jest za podjęciem uchwały, proszę o podniesienie. Dziękuję. Kto jest przeciwko uchwale? Dziękuję. Kto się wstrzymał głosu? Dziękuję. Uchwała przyjęta jednogłośnie. Również tę uchwałę Rada podjęła jednogłośnie. I dotarliśmy do bloku uchwał budżetowych, a więc tradycyjnie podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Polkowice, podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Polkowice na rok 2015. Zapowiadaliśmy, że po rozliczeniu z Polską Miedzią, po rozliczeniu nadwyżki, pan burmistrz zaproponuje poważniejsze zmiany do budżetu uchwalonego bodajże 30 grudnia 2014 roku. Materiały Państwo posiadacie. Otwieram ewentualną dyskusję. Proszę Pan Radny Wojciech Marcinek. Panie Przewodniczący, ja mam takie pytanie, bo nie wiem, czy dobrze wczytałem się w tekst. Chciałbym, żeby może Pani Skarbnik, czy Pan Burmistrz potwierdzili, że właśnie w tej korekcie budżetu planujemy dodać 4,5 miliona złotych na promocję gminy Polkowice do kwoty 6,5 miliona złotych w tym roku i czy to będzie tak jak w poprzednich latach koszykówka plus kolarzy w jakiej proporcji 6,5 miliona złotych. Jednocześnie 2 miliony złotych zdejmujemy z budownictwa społecznego. Planowane było w budżecie 2 miliony złotych na budownictwo społeczne. Ja uważam, że tutaj sytuacja jest bardzo zła, żeby nie być katastrofalna i my z tego się wycofujemy. 2 miliony złotych zdjęte. Są tam różne inne wydatki, w większości słuszne, ale na tych dwóch chciałem się skoncentrować. Żeby zrównoważyć ten budżet, musimy zaciągnąć kredyt i na koniec już tego roku będziemy mieli, jeśli dobrze się wczytałem, 4 800 tysięcy długu. Przypominam, że w listopadzie czy w grudniu spłaciliśmy dług, który za nami się wlókł, nie wiem, może z 8 lat. I co mnie jeszcze niepokoi, to wyczytałem w tej prognozie wieloletniej, że w przyszłym roku mamy zaciągnąć aż 29 milionów długu i zadłużenie na koniec 2016 roku ma wynosić 33 miliony złotych. Więc proszę mi wyjaśnić, czy to rzeczywiście tak jest i skąd się to bierze. Co stoi za tym, że rezygnujemy z budownictwa socjalnego, 6,5 miliona wydajemy na promocję gminy przez sport, zadłużamy się na blisko 5 milionów w tym roku i 33 miliony w przyszłym roku. Czy perspektywy dochodów gminy są tak świetne, że możemy ryzykować zaciąganie takich kredytów? Dziękuję.
Dziękuję. Za moment oddam głos panu burmistrzowi. Jedynie chciałbym dwa słowa powiedzieć o tej pozycji, która jest bardzo ważna w budżecie na budownictwo socjalne, gdyż zdeklarowaliśmy na starcie kadencji, że każdego roku 2 miliony złotych w budżecie jako Rada Miejska będziemy wprowadzać na budownictwo socjalne. Oczywiście to nie byłyby jedyne środki, bo mamy prawo wówczas do jeszcze wsparcia z budżetu państwa za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego, jak się nie mylę. Pan burmistrz powiedział, że to ma związek wyłącznie z faktem, że nie jesteśmy w stanie tych pieniędzy wprowadzonych od razu do tego budżetu przerobić, ale w związku z powyższym w przyszłym roku tą kwotę przywrócimy, podwoimy do 4 milionów złotych, żeby te pieniądze na budownictwo socjalne nie spadło, a mam nadzieję, że urząd jest w stanie przygotować inwestycje i kwotę podwojoną w przyszłym roku wykorzystać wraz z dodatkową kwotą, prawdopodobnie jeszcze prawie drugie tyle w stosunku do tego, co jest w budżecie. A to jest tylko wyjaśnienie tej jednej pozycji, a jeśli chodzi o pozostałe, to prośba, żeby pan burmistrz czy pani skarbnik się do tego odnieść. Proszę bardzo. Rozumiem, panie przewodniczący, że już nie ma więcej tyle. Czy tak będziemy po kolei ewentualnie dyskutować? Mogę na te pytania dobrze odpowiedzieć, tak? Okej. Okay. Tak się umawiamy? Dziękuję bardzo. Oczywiście tutaj, tak jak pan przewodniczący powiedział, my nie rezygnujemy z budownictwa socjalnego, czy generalnie z rozwoju budownictwa, bo budownictwo socjalne to jest temat bardziej złożony. Opiera się nie tylko o typowe budownictwo socjalne, ale również o budowę noclegowni czy domu noclegowego. Są trzy kategorie, można powiedzieć, typów mieszkalnictwa socjalnego, które chcemy w Polkowicach zbudować. I właśnie rozpoczynamy projektowanie. Z uwagi na to, że projektowanie zajmuje wiele miesięcy i nie ma potrzeby angażowania tak dużych środków na początku budżetu, w związku z powyższym uznałem, że przesuwamy po prostu tą pozycję w WPF-ie, wieloletniej prognozie finansowej, na taki czas finansowania, żeby przede wszystkim w pierwszym okresie, żebyśmy mogli sfinansować projektowanie techniczne i te 500 tysięcy, które zostało w budżecie, spokojnie nam na to wystarczy. Natomiast te środki, które dzisiaj minusujemy z budżetu, oczywiście oddamy w przyszłości zgodnie z kalendarzem wydatków na realizację zaprojektowanych typów budownictwa socjalnego, o których powiedziałem wcześniej. Także tutaj panie radny Wojciechu Marciniak, oczywiście absolutnie nie wycofujemy się z budownictwa socjalnego. Ono jest bardzo nam potrzebne. To jest naprawdę podstawowa teraz potrzeba związana z zapewnieniem nowego typu budownictwa na uporządkowanie dużego obszaru, jakim jest gospodarka mieszkaniowa w naszej gminie. Borykamy się z dużymi problemami. Nie tylko są potrzeby nowych, pięknych, nowoczesnych mieszkań, ale również zapewnienia na przykład miejsc noclegowych, nie tylko dla mężczyzn, ale na przykład dla kobiet, których dzisiaj nie mamy. Na pewno potrzebujemy typowego budynku tak zwanego domu noclegowego, który będzie typowym budynkiem mieszkalnym, jednak obarczony pewnymi warunkami zamieszkiwania, pewnego rodzaju dozorem, pilnowaniem. Bierzemy to z doświadczeń innych samorządów, którzy wybudowali, wydali grube miliony, jak na przykład niedawno Państwo słyszeliście, co się wydarzyło w Nowej Soli, chociażby tak, wybudowane, wydane grube pieniądze i po prostu wszystko po kilku latach zniszczone. Wczoraj spotkaliśmy się z prezydentem Nowej Soli i powiedział, że ręce mu opadły, ale nie jest w stanie już tego zatrzymać. Tam po prostu jest katastrofa. Tutaj nie chcemy tych błędów powtórzyć. Także to jest bardzo ważna ta sprawa budownictwa socjalnego, tylko jakby wprowadzamy chronologię zgodną jakby z postępem prac. Jeżeli chodzi o promocję gminy przez sport, tak, tutaj jest kwota, która będzie zabezpieczona na promocję gminy poprzez sport, jakim jest koszykówka i kolarstwo szosowe. I jaki jest podział? 1 000 000 złotych koszykówka, 3,5 miliona złotych kolarstwo szosowe. Jeżeli chodzi o dług, no dług 4,8 miliona to nie jest jakimś poważnym zadłużeniem. Jakby popatrzeć na, przeanalizować wszystkie zadania budżetu,
to jest on i tak mniejszy niż wkład gminy niezbędny na to, aby finansować zadania, które dziś znajdują się w budżecie, na które staramy się o środki zewnętrzne. Tak, to jest bezpieczny dług. Mam wrażenie z doświadczenia, nie jestem oczywiście na 100% przekonany, ale sądzę, że raczej go nie zaciągniemy, drodzy Państwo. Natomiast przyszłość nam pokazuje bezpiecznie podejście do budżetu. Są jaskółki takie pozytywne, które pokazują, że być może będzie lepsza kondycja, chociażby z punktu widzenia podatków, ale dopóki nie rozstrzygną się spory sądowe, dopóki nie rozstrzygną się sprawy przed sądami w Polsce dotyczące dochodów gmin, szczególnie gmin górniczych i chociażby dobrze Państwo wiecie, że mamy kasus podatku od urządzeń czy od infrastruktury w wyrobiskach górniczych, który jest nierozstrzygnięty, chociaż ostatnie informacje zaczynają być pozytywne na naszą korzyść, ale dopóki tego nie rozstrzygniemy, zawsze będziemy bardzo ostrożnie postępować z planowaniem przyszłych budżetów wieloletniej pewności finansowej. Miejmy nadzieję, że będzie jednak pozytywne rozstrzygnięcie i będzie to dobra kondycja. Tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo. Dziękuję Panie Burmistrzu. Jeszcze był jeden wątek, który nie został poruszony, a w pytaniu wybrzmiał Pana Radnego, dotyczący przyszłego długu, jakiejś horrendalnej kwoty, która gdzieś Pani skarbnik pewnie wpisała, skoro Pan Radny ją przeczytał. Prośba, żeby jeszcze to może Pani skarbnik to wyjaśnił. Ja to tak powiedziałam na końcu, że ostrożnie planujemy budżety w WKF-ie, przyszłe budżety, no ale Panie skarbnik, bardzo proszę. Ja może powiem, że planując WKF i przyszłe dochody szczególnie w podatku CIT, podatku dochodowego od osób prawnych, myśmy ściągnęli prawie 20 milionów, że będzie mniej. Na dzień dzisiejszy kwota, którą mam w budżecie 32,5 miliona w tym roku, jeżeli tak będzie dalej, będą dalej spływały miesięczne zaliczki, jak spływają, to ona jest do osiągnięcia, a nawet do lekkiego przekroczenia. Na następne lata planowałam jednak mimo wszystko tą pozycję budżetową dużo, dużo mniejszą. O 15, nawet 20 milionów, bo z tego względu, że no nie mogłam założyć, ta pozycja w budżecie jest najgorsza do przewidzenia z tego względu, że zależy od sytuacji gospodarczej na rynkach nawet światowych, bo praktycznie główną wpłacający, czy głównie dochód z tej pozycji to mamy od KGHM-u. Chciałam właśnie jeszcze powiedzieć to, co już burmistrz zaznaczył, że ostatnio Naczelny Sąd Administracyjny na Górnym Śląsku orzekł odnośnie naszych sporów, które mamy za lata 2009 i 2011, też w tym samym temacie o budowie podziemnych wyrobiskach górniczych, że o budowle, które znajdują się w podziemnych wyrobiskach górniczych, podlegają podatkowi od nieruchomości. Także jeżeli dalej w tym kierunku pójdzie orzecznictwo sądowe, to nie tylko to, że nie mamy problemu za lata 2009-2011, ale mamy dochody w wysokości rocznej około 12 milionów za lata 2012, 2013, 2014 i 2015. Bo 2012 prowadzimy spór, bo to jest w toku postępowania. Nie wszczynaliśmy jeszcze 2013 i 2014 i te dalsze lata, bo chcieliśmy rozstrzygnąć sobie 2012 na naszą korzyść. Na razie w tym kierunku, jak pójdzie orzecznictwo, to będziemy w bardzo dobrej pozycji finansowej i żadnego długu nie będziemy zaciągać. O ile ja mówię, wydatki bieżące planowałam na poziomie tak, jak się kształtują, pomimo że z niektórych można byłoby, gdyby przyszło zaciskać pasa, rezygnować, to zaplanowaliśmy tak, jak są. A o tyle dochody ściągałam, z tego względu pokazałam ten kredyt. Ale sądzę, że go nie weźmiemy. Dziękuję Pani skarbnik. Rozumiem, że Pan radny do głos. Proszę bardzo. Dziękuję za te wyjaśnienia, Panie Burmistrzu, Pani skarbnik. Jeszcze mam pytanie do Pana Burmistrza, bo powiedział Pan, że 1 milion złotych pójdzie na koszykówkę, a 3,5 miliona na kolarstwo. W zeszłym roku chyba 900 tysięcy było w promocji na kolarstwo. To byłby taki 2,5-milionowy skok finansowania kolarstwa. Dlaczego? Dlaczego właśnie tak na kolarstwo dajemy? No tak, oczywiście Państwo, jak dobrze wiecie, jest to pewnego rodzaju usługa, którą chcielibyśmy wykupić w otoczeniu.
ja, mi trudno powiedzieć, ja nie mogę tutaj powiedzieć, kto będzie nas promował, jaka drużyna. Najlepsza, jaka będzie w stanie spełnić nasze oczekiwania, jeżeli chodzi o promowanie gminy przez sport, szczególnie przez kolarstwo. Z doświadczenia już wielu lat, kiedy promujemy w ten sposób gminę, bo tutaj nie finansujemy sportu, my promujemy gminę w ten sposób. Ja jestem przekonany, że przynosi to bardzo wymierne korzyści dla mieszkańców. Może to może zabrzmieć dziwnie w tym miejscu, ale proszę Państwa, te efekty, które osiągamy szkoląc przy okazji młodzież, na którą też przeznaczamy określone pieniążki, nawet nie wiem, czy Państwo wiecie, w budżecie zaproponowałem dodatkowe 250 tysięcy złotych na właśnie kolarstwo wśród dzieci i młodzieży. Z uwagi na to, że jestem wręcz doświadczany prawie codziennie, jak to jest ważna dyscyplina dla naszej młodzieży, jak oni żyją tym, jak się cieszą, że jest w końcu renesans na tą dyscyplinę sportu, uznałem, że świetnie jest się w tym obszarze też zapromować. Dlatego też zaproponowałem. Oczywiście w przypadku koszykówki to też są kwoty, które są zaproponowane zgodnie z tym, ile przewidujemy, że jest ile chcemy w ogóle przeznaczyć na ten sport, żeby nas koszykówka promowała. Natomiast ja tak uważam, że siła promocji koszykówki jest mniejsza niż siła promocji kolarstwa, szczególnie szosowego. Dlatego taki podział środków. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie burmistrzu. Czy ja mógłbym poprosić panią skarbnik, żeby znalazła te kwoty, które hipotetycznie, rozumiem, dla wskaźników wpisała jako zadłużenie gminy, żebyśmy jednak je usłyszeli i się jako rada miejska do nich odnieśli, gdyż nie jest tajemnicą, że nie po to dług spłacaliśmy, żeby wzrósł do kwoty wymienionej przez pana radnego, a więc przed głosowaniem w ogóle jak musi mieć świadomość, jak będziemy na ten dług patrzeć w przyszłości, bez względu na to, jakie będą CIT-y, jakie będą inne podatki, jakie będą rozstrzygnięcia, to przecież alternatywą, żeby nie brać długu, są cięcia po prostu, prawda? A więc trzeba sobie to odpowiedzieć przed tym głosowaniem, żeby nie było żadnych wątpliwości, że nie zamierzamy zadłużać gminy Polkowice. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, w tym roku na pewno nie będziemy zadłużać gminy Polkowice. Ja może powiem tak, jest ustawiony ten kredyt 4 800 000, ale zawsze każdego roku, nawet ze sprawozdania roku 2014, wynika, że my realizujemy wydatki na poziomie 94,5-6% przy 200-milionowym budżecie. Na samych wydatkach mamy oszczędności około 8 milionów. Z tego mamy też tą nadwyżkę już później do rozdysponowania na następny rok. Także praktycznie przy analizie wydatków w miesiącu październiku, gdzie już będziemy wiedzieli, na jakim poziomie to się kształtuje, jesteśmy w stanie ściągnąć ten kredyt, którym teraz na tą uchwałę równoważymy ten budżet. Natomiast w WPF-ie następne lata, jakie bardzo ostrożnościowo podchodziliśmy do dochodów z tytułu różnych źródeł. Szczególnie cieliśmy właśnie podatek CIT-owski. I z tego względu jest pokazany tam dużo mniejszy dochód w następnych latach niż osiągamy teraz, bo w tym roku mamy 210 milionów, natomiast tam chyba rok 2016, 2017 już plasujemy się na poziomie 186, tak, 186 z tego co pamiętam. Także gdyby nawet dochody realizować na tym poziomie, co mamy teraz, to jest to 210 milionów, czyli ta kwota 29, co jest tam pokazana, myśmy nie chcieli teraz jakby rewolucji przeprowadzać w całych analizie tych naszych dochodów z każdego źródła, bo jak przystawiamy się do projektu budżetu, to my analizujemy każde źródło dochodu. Do każdego źródła podchodzimy indywidualnie i każde źródło stawiamy ostrożnościowo. Nie optymistycznie, tylko bardzo ostrożnościowo i realnie do osiągnięcia. Także sądzę, że na następne lata nie będzie potrzeby zaciągania tego kredytu. On na razie jest, bo tak nam było przy tych zadaniach, które zostały wstawione, przy tych zadaniach inwestycyjnych, które mamy w planie realizować na następne lata,
Tak, żeśmy równoważyli, ale jak jest ścięte bardzo, są ścięte bardzo dochody. Dziękuję. Dziękuję pani skarbnik. Ja rozumiem, że te kilka milionów to jest kwota, która powinna być pokryta innymi rezerwami budżetowymi i nie powinna być zaciągnięta na koniec 2015 roku. Ja rozumiem, że w przyszłym roku kwota wymieniona przez pana radnego to też jest tylko przez panią wpisana dla zrównoważenia tych wszystkich zadań, które tam mamy wstawione, inwestycyjne przede wszystkim w następnych latach, jakie są, nie? I poziomu wydatków bieżących na poziomie roku bieżącego. A w tym roku te wydatki bieżące to i remonty mamy wysokie, i szereg różnych wydatków bieżących zostało wstawionych dodatkowo. Także no, te wydatki są dość znaczne. Żeby się to nie wydarzyło, rozumiem, że pan burmistrz chciałby jeszcze uspokoić nas i zabrać głos. Tak. Drodzy państwo, rozumiecie, że trzeba bardzo ostrożnie postępować z naszym budżetem. Wiele razy na ten temat rozmawialiśmy, były debaty, które pokazywały, że z jednej strony oczywiście chcemy wiele zadań zrealizować, mamy swoje potrzeby. Na przykład dla pana Wojtka wiem, że ważne są na przykład drogi i woda, tak? Tak. Na drogi wręcz nie zabieramy, a dokładamy. Mamy naprawdę spory budżet drogowy w tym roku. Chociaż chciałoby się więcej, bo naprawdę potrzeb jest bardzo wiele, jeżeli chodzi o budowę dróg. Ogromne są potrzeby, drodzy państwo. Nawet dzisiejsza uchwała, która została podjęta w związku z przejęciem zadania od powiatu związana z budową ulicy Wojska Polskiego, to też jest bardzo poważne zadanie. Ale jak gmina nie zajmie się drogami w mieście, to naprawdę nikt się nimi tak naprawdę nie zajmie. To nie ulega wątpliwości. Drodzy państwo, ale bardzo ostrożnie podchodzimy, tak jak państwa mi powiedziała, z jednej strony do analizy dochodów, a z drugiej strony, jeżeli wpisujemy pewne ważne zadania, które są dla nas istotne, związane z inwestycjami, no to no, muszą być zrównoważone. Takie ostrożne podchodzenie do dochodów i wpisywanie już konkretnych kwot, które chcemy przeznaczyć czy na drogi, czy na chociażby Pałac Suchej Górnej, czy rozwój budownictwa socjalnego, czy inwestycje w służbę zdrowia, to wszystko pokazujemy już w pozycjach wieloletnich, więc no, aby zrównoważyć, takie są liczby. To jest czysta matematyka, natomiast ona zawsze tak wyglądała, drodzy państwo, i zawsze kończyło się dobrze. Ja jestem optymistą. Dzisiejsze zadłużenie 4,8 miliona to jest około 2% budżetu, to jest tak zwany no, margines, błąd matematyczny w przypadku jeszcze takich budżetów jak budżety gmin górniczych. No, tutaj się absolutnie nie obawiam o tym roku. Wręcz śmiało możecie państwo mi to przypomnieć, zobaczycie, że zakończymy rok nadwyżką. Natomiast przyszłe lata będziemy bardzo ostrożnie postępować. Jeżeli okaże się, czy jest nieuzasadnione zadłużenie się budżetu, będziemy przyglądać się wydatkom, również wydatkom bieżącym, szukać oszczędności. Dlaczego nie? Być może przyjdzie taki moment. Wcale się tego nie obawiam. Dziękuję panie burmistrzu. Pan radny Ireneusz Kraczek chciał zabrać głos. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, szanowni radni. WPR jest to jakaś prognoza obarczona dużym błędem, szacowana na podstawie pewnych wskaźników i jest wykonana na poziomie ostrożnościowym. Niemniej jednak każdego roku Rada Gminy zatwierdza plan budżetu na rok następny. Jeżeli intencją Rady taka była zawsze powiedziana, żeby gminy nie zadłużać, przy utworzeniu budżetu na rok 2016 roku, jeżeli się okaże, że to zadłużenie, ten dług, który jest do zaciągnięcia z tych analiz i z tych danych bardziej prawdopodobnych, będzie niekorzystny dla Rady, wówczas Rada takiego budżetu nie przyjmie. Dziękuję. Dziękuję. To było sedno sprawy. Nie po to się oddłużyliśmy, żeby się zadłużać, ale myślę, że ta Rada nie chce się zadłużać. Proszę pan radny Wojtek Marciniak. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, szanowni państwo, ja po prostu czytam dokumenty i tutaj jest napisane, prawda, jest napisana ta kwota, a co z
za tym się kryje, czy jakie intencje, to już no, można się domyślać. Wierzę też w dobrą wolę pana burmistrza, że nie chce zadłużać gminy bez potrzeby, ale rok 2016 to jest za kilka miesięcy i perspektywa ta dość bliska, całkiem bliska i jednak figuruje ta duża kwota, dlatego stąd bierze się mój niepokój. Chciałem zapytać o to, no mam nadzieję, że tak będzie, że będą lepsze dochody niż konserwatywnie założone przez panią skarbnik i nie będziemy przerabiali tego samego, czyli dużego zadłużenia, z którego później będziemy z trudem wychodzić. Dziękuję. Dziękuję. W sprawie budownictwa socjalnego małe sprostowanie. Jak dobrze pamiętam, założyliśmy 10 milionów na kadencję wkładu, 10 milionów w czasie całej kadencji jako wkład własny. Bodajże około 40% możemy uzyskać środków zewnętrznych, a więc mam nadzieję, że jesteśmy w stanie kilkanaście milionów wydać w tej kadencji na budownictwo socjalne. Jak to będzie, to życie pokaże, ale pan ma ten, muszą się stąd te prace projektowe, żeby uruchomić inwestycje na poziomie tych kilkunastu milionów złotych. To tylko tyle kwestii sprostowania dotyczącego tego tak ważnego budownictwa socjalnego dla nas. Dziękuję. Czyli przy tych założeniach, mając w pamięci, że każdego roku to my musimy zdecydować, jak budżet wygląda nie tylko tego, ale roku 2016, że nie zamierzamy budżetu zadłużać, nie po to go odłożyliśmy. Przystępujemy do głosowania nad tymi punktami 23 i 24. A więc punkt 23 brzmi: podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Pogolice. Zapytam pani panu radnych za podjęcie uchwały. Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwko uchwale? Dziękuję. Kto się wstrzymał od głosu? Dziękuję. Uchwała przyjęta większością głosów, przyjęta wstrzymująca. I punkt 24 brzmi: podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i budżecie gminy Pogolice na rok 2015. Zapytam, kto z pań i panów radnych jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwko uchwale? Dziękuję. Kto się wstrzymał od głosu? Dziękuję. Uchwała przyjęta większością głosów, przyjęta wstrzymująca. Dziękuję bardzo. Analogicznie do poprzednich sesji, naszym zwyczajem, wszelkie sprawozdania, raporty, oceny, żebyście państwo mieli, dołączam do porządku obrad. Dlatego pozwólcie, że przejdę do punktu 31, wnioski i interpelacje. Czy ktoś z pani, pan radny chciałby zabrać głos? Proszę, pan radny Ireneusz Traczyk. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Radni. Dwa tygodnie temu zapoznałem się z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie VAT. Orzecznictwo poszło w takim kierunku, że jeżeli Rada Gminy powierza spółce jednoosobowej Skarbu Gminy zadania z zakresu użyteczności publicznej w formie chyba aportu rzeczowego do spółki, a nie w formie umowy cywilnoprawnej, jest, nie musi płacić VAT. Dlatego też pozwoliłem sobie zadać pytanie pani skarbnik. Przypuszczam, że chyba przygotowała się na ten temat, żeby ewentualnie rozważyć, czy takie możliwości możemy zastosować u siebie w gminie. Co spowoduje, że na pewne zadania gmina nie musiała płacić VAT-u, a to spowoduje, że przyniesie to pewne oszczędności. Dziękuję. Dziękuję. Oczywiście dzisiaj pani skarbnik może zasygnalizować problem, bo go zna. Ja jedynie dodam, że VAT można uzyskiwać bodajże na 5 lat wstecz, a więc czy zamierza pani skarbnik poczynić starania odzyskania VAT-u, jeśli ten wyrok dotyczyłby zapisów budżetowych z ostatnich 5 lat. Oddam głos pani skarbnik i na pewno do tematu bardziej przygotowani przystąpimy na kolejnej sesji, prawdopodobnie we wrześniu. Pani skarbnik, proszę bardzo. Ja właśnie, jak pan radny Traczyk powiedział mi o tym wyroku, analizowałam, jakie mamy możliwości. Ten akurat wyrok dotyczył spółki powołanej tylko i wyłącznie na realizację zadań gminy, na powierzenie jej uchwałą zadań gminy, czyli powierzenie jej realizacji swoich zadań, to znaczy dostarczania wody dla mieszkańców, odprowadzania ścieków, odprowadzania deszczówki,
i jeszcze tam jakichś tam drobnych czynności. Ale ta spółka właśnie z tego wyroku działała jakby w innych warunkach niż nasz PGR. Ona działała tylko i wyłącznie dla tej gminy i na terenie tej gminy. Nasz PGR, a znowu wyrównanie tej kwoty dochodów z tytułu jakby zaniżonych tych płatności przez mieszkańców następowało poprzez dopłatę właściciela na pokrycie straty po zakończeniu roku przy skwitowaniu. Czyli to wyglądało tak, że cały czas spółka finansowała mieszkańców gminy. Po zakończeniu roku gmina dopiero mogła dopłacić, żeby wyrównać stratę. Nasz PGR działa w innych warunkach. Myśmy zawierali z PGR-em umowę na dopłatę, na kupno tych usług, dopłatę do wykupu usług komunalnych i dopłatę do wykupu usług dostarczania wody. Myśmy umowę spisywali. Nasz PGR powstał w wyniku komunalizacji mienia przedsiębiorstwa państwowego, a tamta firma, bo ja nawet dzwoniłam, to chodziło o firmę Sulepowską, choć rozmawiałam z tą firmą, więc oni nie biorą żadnych dopłat z gminy. Cena wody i ścieków jest na poziomie niecałych 10 zł i to jest cała cena wynikająca z kalkulacji ceny wody i ścieków. Także gmina tam nie dopłaca. Choć wszyscy, jak powoływali tą spółkę i nakładali na nią zadanie, to przystosowali się do tego, że w ten sposób będą ją finansować na tym. No na dzień dzisiejszy warunki działania naszego PGR, bo on świadczy usługi nie tylko dla nas, dla gminy, ale wychodzi poza gminę Polkowice. Czyli ta dopłata znowu właściciela dotyczyłaby dla gmin innych z innych terenów, czego nie możemy robić znowu z kolei. Także to są całkiem inne. I odzyskanie VAT-u to jest odzyskanie przez PGM, to nie my. To ewentualnie gdyby nawet chodziło w rachubę, to jest tylko i wyłącznie korekta faktur przez PGM. Ale ja mówię, oni tego nie będą mogli zrobić, bo oni działali w innych warunkach. Myśmy u nich zamawiali tą usługę, myśmy spisywali z nimi umowę. Myśmy nie nakładali uchwałą realizację naszego zadania gminnego. Jak wygląda stan rozmów z energetyką na dzień dzisiejszy? Czy tak samo jak, nie wiem, 4 miesiące temu? Czy jest jakiś postęp do przodu, czy do tyłu? Dobrze, powiem tylko, że jest postęp. Pan wybaczy, nie chcę za dużo mówić, bo zaczynam za dużo mówić, to mi później trochę nie wychodzi. Ale nie, naprawdę jest postęp. Pracujemy z zarządem spółki Energetyka w tej sprawie. Wiem, że pan też się spotykał z kimś właśnie z energetyki. Ja natomiast znam jakby podejście prezesa Wirta do sprawy i mam nadzieję, że to, co zaproponujemy, bo przygotowujemy konkretną propozycję dla energetyki, będzie przez nich zaakceptowane. Właśnie mam już na biurku projekt naszego, nazwijmy to, wzajemnego porozumienia się w tej sprawie. Jak będą efekty, to poinformuję pana i państwa w tej sprawie. Dziękuję panie burmistrzu. Pani radna Maja Kowalczyk może chciała zabrać głos. Proszę bardzo. Ja troszeczkę z gminnej. Ja mam głos. Panie przewodniczący, koleżanki, koledzy radni, panie burmistrzu, szanowni pracownicy gremium gminy. Zdarzenie, które spotkało moją rodzinę, bardzo mocno zapadło w pamięci. Była to chwila, w której pożar pochłonął część pomieszczeń gospodarskich, szok, przerażenie, bojaźń o pozostały dobytek, niemoc. Gaszenie trwało 12 godzin, potem widok, na skutek którego łzy cisnęły się do oczu. Przeżycie straszne i tylko wam, wasza postawa, zainteresowanie, wsparcie, rozmowy, obecność pozwalały nieśmiało myśleć, że z czasem wszystko się ułoży. Że w tej trudnej dla mnie sytuacji nie jestem sama. Bardzo dziękuję za pomoc finansową, która ułatwiła organizowanie codziennego finansowania
po pożarze, a także podejmowania decyzji o odbudowaniu spalonej części pomieszczeń gospodarskich. W trudnych chwilach czułam Wasze wsparcie i za to bardzo, bardzo serdecznie wszystkim dziękuję. Przepraszam, że z kartki, ale rozumiecie, że nie bardzo by mi się to upadało z pamięci. Dziękuję bardzo wszystkim jeszcze raz. Dziękuję bardzo. Również dziękuję wszystkim, którzy pomogli w tym szczególnie ciężkim momencie naszej koleżance pani radnej, pani Kowalczyk. Drodzy Państwo, pozwólcie, że zakończę piątą sesję Rady Miejskiej i prawdopodobnie, jak nie będzie, nie wiadomo, nadzwyczajnych potrzeb, kolejną sesję zrobimy po wakacjach. Wszystkiego najlepszego.